Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejna seria Zagrajmy w... Jest to Haunted, The Demon's Forge, czyli Kuźnia Demona. Gra ma już swoje lata. Jak kiedyś w nią próbowałam grać jeszcze na starym komputerze, jednak niestety kompletnie nie szło mi, jeśli chodzi o ustawienia graficzne. Niestety gra mi się strasznie zacinała. A teraz, no cóż, teraz już mogę sobie pozwolić. Nic się nie zmieniło w kwestii tego, że grać w nic nigdy nie umiem. Dlatego gramy jako gracz niedzielny. Tak raczej dla zabawy, dla fanu, aniżeli żeby się popisywać umiejętnościami. Gra jest bardzo ładna, jeśli o mój gust chodzi, wpisuje się w moje klimaty, więc mam nadzieję, że i wam się spodoba. To też nie jest chyba aż tak popularna, więc zawsze to coś trochę innego. Czego pragnę, może być moje, tylko no problem. Zaraz spróbuję wam włączyć napisy, bo jednak chyba się przydadzą. Znaczy myślę, że będą udogodnieniem dla was. Też w tych czasach chyba trudno kogoś, kto by angielskiego nie znał, no ale zaraz to ogarniemy. Riches, comfort. Teraz tak, opcje, dobra, gra. Napisy, no właśnie. Miałam to na początku zrobić, ale... Okej, okay, ciekawie napisali, seksowny śmiech. Muszę przyznać, że ten sam począteczek, szczurki, kocham szczurki. Kojarzył mi się z Władcą Pierścieni, grą na PlayStation, jeszcze przed laty w nią grałam. Nic nie kojarzą. Ładnie się te pajęczyny tutaj fajczą. Jakoś jej nie ufam, nie wiem jak to. No dobra, biegniemy tutaj. Ciemno strasznie. Where are you? Are you still there? Yes. You nie mam się z tego cieszyć. Close.
about her again? It's not funny, Alara. These dreams feel so real. And this one ended in a way I did not like at all. No happy ending this time? What a shame. Kadek, you keep dreaming about a woman you don't even know. It's probably a combination of that bar note you couldn't keep your eyes off of and a piece of undigested boar meat. Well, rotten boar meat would explain the ending. Kocham takie smaczki w grę. We need to be at the Fountain of Alicia by morning. W ogóle to jest świetne, jak jest dwójka bohaterów i oni sobie docinają i wiecie, tworzą taki duet. I tell you, Alara, there was something about that dream. It may have been some kind of omen. You're being paranoid. I'm being cautious. If something's waiting for us, it's best to be prepared. You worry too much. And you don't worry enough. Worrying gets you nothing but wrinkles, old man. Old man? You're twice my age, Elf. And half as mature. And 10 times prettier. There. The entrance to the fountain is just across that bridge. So it is. What do you say we go make a fortune, girl? Aha, czyli podstawę nam się wyświetla, co mamy zrobić. Kurczaczki! Oj. Postaram się zaraz. Aha, czyli gra nam właściwie wszystko pokazuje. There's something out there. Better shoot that rope and fast. To jakoś ładnie ogarnąć. Aha. Tak, jest coś. Miną mam przestrzenić. Dobra, to jest w miarę logiczne. Wcześniej nie wiem, co ja nastrzelałam. Dobra. Dobrze, że można je podnosić. Aha, czyli po prostu nadeptują i w ten sposób coś podnoszą. To jest miłe. Już oczywiście zapomniałam sterowanie, bo tak jak mówiłam, przed laty próbowałam to troszeczkę grać. I próbowałam, to jest dobre określenie. Aha, dobra. Będziemy się często raczej tu kryć. Ojej. Dobra, to chyba warto byłoby. Big ones, hungry too. You are not helping. You know how I feel about bugs. Ja też. I hate a rattlings. They're just bugs, Kat. Cholera. Au. And I don't like bugs. Looks like someone helped us out by knocking over this tree. Let's use it. To jest miłe, bo ja naprawdę potrzebuję takich rzeczy. Use your sword, Alara. You can't shoot a path for overgrowth. Dobra. Zmieniam broń. Jezu, tu jest tyle rzeczy, których powinnam się szybciutko nauczyć. A ja niestety jestem pierwsza. Ja prawdopodobnie będę dużo błędów tu popełniać. So bad now, was it? I'll let you know once my skin stops crawling. Naprawdę mam jakąś manierkę napełnić? All the mana water our client could ask for. Burning blood of the goddess. Elara, look here. No, pięknie. I know that door. Jasne. I saw it in my dream. Powiedzenie, że sny się spełniają. Powiedzieć tutaj, że sny się spełniają, no w tym przypadku chyba nas nie cieszy, co? Fajne to jest, zawsze mi się podoba, nawet jak gram z botem. Znaczy, ja zawsze gram z botami, bo ja po prostu nie uznaję grania z kimś. Nie lubię kooperacji takich typów. Your dream promised riches.
It also promised. Nie, robale są straszne. Don't tell me you're afraid of demons as well as bugs. I co my tu mamy? I'm not afraid of bugs. Just concerned by them. A man could retire to a place like this. Łuk, znaczy strzały. No, you can't. No i co nam powiesz? Nic nie powiesz. Mamy iść dalej. Jakieś wielkie czachy. Zobaczcie, ten wielki kojarzy mi się trochę z obcym. Z ósmego pasażera Nostromo. Ładne. Może przerobimy go na korale? Ładne. Myślałam, że może ona biega szczytem, a biega spadnią. Warto zapamiętać. What is that? At last our paths have crossed, warrior. You? From my vision? Yes. My name is Seraphim. And those visions are a foretelling of the riches and power I can provide you. I told you, Alara, it was much more than just a dream. Wait. This is your dream? I'd say she looks promising. Let us start with a favor. What do you need? Besides a little sum. There's no need for your snarky nature, Huntress, for what I require is quite simple. All I ask is for you to pick up the Death Stone before. Nie, no, zawaliła nam zadanie, że hej. A Death Stone. The stone goes far beyond such literal nonsense. It has many powers. It allows me to channel the energy of certain crystals into its bearers. Collect these crystals and present them to me, and I can grant you powers beyond your wildest dreams. And where do we find these crystals? They lie scattered throughout the realm. Their capabilities forgotten to all but a few, so pick it up. But it's a death stone next to a dead body. Oh, you must trust me. Time is not eternal, and I need your aid. I am bound to the Death Stone, an artifact that stands between the living and the... Ilara, no! Przyszłość, przeszłość. What was that? That was you not listening to me. He knows that I found a good stone. Ale zobaczcie, sama kazała nam to wziąć chyba. A, no pięknie. Tak, tak. To jest bardzo dobra decyzja. Tylko... No jasne, niby taka współpraca poleciał z taką tyłu i co? I was right in the Quill Caverns too. Ale jest jak jest, musimy sobie z tym radzić. O, tam jest. Nie chciałam tej broni, chciałam się trochę ukryć. O, dobrze, że widzę też życie przeciwników. Gdzie on jest? A, tam, dobra. Au! Dobra. O, ładnie sobie poradził z nim. A z nich wypadają jakieś strzały? Nie bardzo. Aha, dobra. Kiedy, dobra. A kiedy partner polegnie? Wow! A masz. Dobra, rozumiem, że... Wow! Dobra. Cholera. Aha, to... O, rana.
Ja sobie trochę nie radzę z tym, jak na razie. Ale nie, dobra, muszą nauczyć się lepiej celować, to pewne. Wszystko jest moim życiem. But only against the weakest of powers that seek to keep you from dealing with the stars. Heed my warning when I say you will fall to the stronger forces. Escape while you are able to meet me outside the fight. Do mnie, aby zapalić strzały. Aha, fajne. I co, możemy to razem jakoś otworzyć, czy tak nie bardzo? Czy mogą na przykład to jakoś zrobić? A, mogą, takie rzeczy. Kamyczek. Dobra, Kadak może przesuwać kolumny. Dobra, czyli co, mam po prostu wciskać spację, czy co mam zrobić? Dobra, na razie próbuję wciskać to po prostu. Dobra, kolumna przesunięta i co? Aha, zmieniam się, otworzyły. Fajnie. Naprawdę bardzo mnie to cieszy. A mogę jeszcze zmienić postać, czy nie? Czy gra mnie na przykład poinformuje, że mam to zrobić? Dobra, fajnie, mam kryształy. Okej. Czyli dużo takich rzeczy, rozumiem. Kamienie śmierci i ciała. Kamienie mogą... O, proszę, to ciekawe. Coś nam powie ciekawego, czy jak? Pewnie tak. Może filmik będzie. I was a proud father of a tall, strong son. I gave to him a mighty axe that could fell an oak in one blow. But as he grew, he became cruel and wild. He killed for sport. He was a monster. I met him on an enchanted isle nearby, reachable only by one who had lit the burning flames of fury. And there I slew him, my son. His body lies there still. Dobra, no czyli mam jakąś zagadkę topora, fajnie. Bo co ja mam z tym zrobić? Pływać, rozumiem, nie możemy za bardzo, bo podeszłam tam i nic nie mogłam zrobić. Ładuj wskaźnik furii. Aha, dobra. Dobra, wskaźnik kurni, fajna sprawa, brzmi dobrze. I fajnie mi się to dosięgnie bardzo, on jest taki... no, wygląda na mocnego i tyle. Tam. Jeszcze, walcząc, nawet zbytnio się nie zorientowałam, co ja takiego zrobiłam. Ojej. Już Lara mnie tutaj rozwala. Może coś z tymi kwiatkami zrobić? Nie, one wyglądały na takie dość trudne. To jak na broń. Niszczymy, bierzemy? By zdobyć losową broń. Ale pytanie, czy ja jakąś taką broń chcę? Czy jest lepsza od mojej? Albo i nie. Now, a death spirit wouldn't linger in this world just to lie to us. Czyli? Czy mam tutaj... O, dobra, kolejne... Kolejne coś. Zastanawiam się... Zaraz, którędy ja mam iść? Wow, pajęczaki, robaki. A macie, wszystkie. Elaro, pomóż mi z dystansu, proszę. Sama. Dobra, na razie to wydaje się dość oczywiste, dokąd mam zmierzać. Jest. A to co jest? Dobra, czyli ona pewnie ma w tym jakoś...
zrobię coś. What did that death spirit say about lighting a flame? Tylko... Czy ja mogę jakoś zmienić postać, czy coś? Duchowy przewodnik? A no dobra. Czyli idziemy za tym czymś. No cholera jasna. No świetnie, po prostu spieprzyć takie piękne zadanko. No aż się wierzyć nie chcę. Aż by się prosiło wczytać, ale nie będziemy to coś robić. No jest. Dobra, nie dajmy się z każdej strony tak kampać, bo to jest głupie i niebezpieczne. Dobra, powinnam chyba nauczyć się zmieniać postać, o ile to jest takie w miarę możliwe. Bo jakoś ostatnio tego nie ogarnęłam, nie wiem co ze mną jest, nie tak. Dobra, co mi mówi ten duchowy przewodnik, że mam iść tu? A, marsz, nie wstawaj, nie kłopocz się, mój ciuchu. Tyle kartu. Wow, nie jeden. Aha, w ogóle to odkryłam, że mogą takie fajne jakieś, powiedzmy, uniki robić. Tylko no, właśnie, bardzo to uniki. Tam jeszcze Elara walczy, pomóżmy jej. Tutaj, wow. Nie wiem, co ja tam znalazłam. On też może jakoś walczyć. Out. Czy on też może jakoś walczyć z dystansu? Zadałam pytanie. A masz jeszcze raz? I jeszcze out. O nie. Elara. No dobra. Stay strong, Haddock. I need vials. Cholera jasna. Hurry, Elara. Aha, i mamy wczytywanie ostatniego punktu kontrolnego. O nie. A więc to tak wygląda. Haddock może przesuwać niektóre. Dobra. Aha. W ten sposób to wygląda. Średnio mi się to podoba, jeśli mam być szczera. Nawet nie wiem, czy ja mam tę spację przyciskać, czy... Tak, wygląda na to, że mam przyciskać. Wiecie, myślę, że najlepszym będzie... A jak ja troszeczkę... to wszystko jakoś ogarnę bez was. O, fiolki, ładnie. I na przykład... no nie wiem. Wrócę do was już w tamtym momencie i jak troszeczkę tego wszystkiego poogarniam, czy coś takiego. No to chyba będzie najlepszy na to sposób, więc gdzieś tam do was wrócę może przy tym toporze. A na razie na początek to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!